Dwa najlepsze masażery na porost włosów. Zobacz, czy je masz. Masażery głowy w postaci szczotek silikonowych z kolcami oraz innych urządzeń o różnych kształtach zdobywają coraz większą popularność i atakują nas z reklam w internecie oraz półek w drogerii. Które z nich są jednak najlepsze? Które powinniśmy wybrać uwzględniając cenę versus skuteczność? Przeanalizowałam dla Was większość dostępnych na rynku typów masażerów oraz wyniki badań na temat masażu skóry głowy i wybrałam dwa najlepsze, które okazały się bezkonkurencyjne w kategorii zarówno cena, jak i skuteczność. Mają też potwierdzone działanie przez niezależne badania. Interesuje Was, jacy to dwaj zwycięzcy? Zanim je przedstawię, mam jeszcze dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła jest taka, że nie będzie radości kupowania, a dobra jest taka, że masz już je w domu. Jest to prawa dłoń i lewa dłoń. I to nimi właśnie można wykonać najlepszy masaż skóry głowy, który przedstawiłam w tym filmie o skuteczności potwierdzonej badaniami. Masaż ten rozgrzewa, pobudza krążenie i rozluźnia powięź, dzięki czemu pobudza wzrost włosów już w 4 minuty dziennie. Żadnym z dostępnych na rynku urządzeń nie można wykonać takiego masażu, bo urządzenia te nie są zdolne do powtórzenia właśnie takiego ruchu. Możesz oczywiście je używać, jeśli sprawiają Tobie przyjemność, ale dłonie będą zawsze skuteczniejsze, prostsze i bezpieczniejsze i dla mnie przyjemniejsze. A Ty uległeś modzie na masażer, czy jednak masujesz głowę dłońmi?